na koncercie Chopin nad Bugiem. Ten koncert w Mielniku odbywa się, uwaga, uwaga, już 12 raz, znowu w plenerze, nad naszą piękną, majestatyczną i magiczną rzeką. Rok temu artyści heroicznie utrzymali ciągłość tego letniego koncertowania w Mielniku u nas, grając i śpiewając w swoich prywatnych przestrzeniach. Ja zresztą też zapowiadałam, że z tego warszawskiego mieszkania córka mnie nagrywała. Udało się dzięki niesamowitej determinacji naszych organizatorów, mianowicie cudownych państwa domańskich, ale także biblioteki gminnej w Mielniku, ale także Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wystąpią dziś przed Państwem Anna Lipiak, Aleksandra Żakiewicz, Tomasz Domański i Kari Borkowska. Zapraszam na scenę Annę Lipiak. Robiła Podlaska. Dzisiaj w Mielniku ponownie Teatr Topolina, a Amfiteatr Topolina. Pogoda chyba nie jest straszna dla Chopina. Dla Chopina była, żeby tworzyć i żeby grać, koncertować. Ja myślę, że im bardziej burzliwa pogoda, tym bardziej burzliwa jego twórczość. Więc ja myślę, że tutaj nie ma żadnych przeszkód, niezależnie od pogody, żebyśmy my mogli tutaj w Mielniku wystąpić dzisiaj. Ale jednak powiedzmy sobie chyba prawdę. No. Pogoda burzowa, grzmoty. Ogromna burza to na pewno sprzyja komponowaniu, ale czy podczas gry to nie przeszkadza właśnie? Faktycznie może dekoncentrować. Myślę, że w każdej sytuacji, jeżeli piorun, grzmot uderzy gdzieś bardzo blisko, no to niezależnie od wszystkiego, co robimy, to człowiek jednak się trochę zlęknie. No my postaramy się dać dzisiaj z siebie wszystko, żeby mielniczan i wszystkich przybyłych słuchaczy zadowolić. Jak to z prawdziwymi artystami jest, pogoda Was nie wystraszyła. Co za chwilę tutaj na Amfiteatrze Topolina, na scenie Amfiteatru Topolina usłyszymy i zobaczymy. Usłyszymy w tym roku po raz pierwszy w historii naszych koncertów. Będą dzieła nie tylko Fryderyka Chopina, ale również innych polskich kompozytorów. Chcieliśmy w ten sposób jakby uhonorować, ukłonić się w ich stronę, ponieważ wielu z nich jest niedocenianych, wielu z nich jest mało znanych, a nie znaczy, że nie byli świetnymi kompozytorami. Też są kompozytorzy typu Karol Szymanowski czy Witold Lutosławski, których dzieła również dzisiaj usłyszymy, których utwory można również usłyszeć na scenach na całym świecie, wykonywanych przez największych muzyków, przez największe orkiestry, również na nagraniach płytowych największych wytwórni, więc to nie jest tak, że w świecie znany jest tylko Chopin i nikt więcej. Mamy również innych świetnych kompozytorów, znakomitych, którzy również mają na świecie wielkie osiągnięcia. Pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku, ale również podziękowania tym, którzy od 12 lat na pewno tutaj zjeżdżają właśnie po to, żeby Was posłuchać, zobaczyć. To jest w ogóle piękne, bo no ja niestety nie mieszkam w Mielniku, dlatego to tylko słyszę od Pani Ireny Wysockiej, od Pani dyrektor, jakie są opinie po koncercie i często jest tak, że ludzie przychodzą do biblioteki, zachwalają ten nasz koncert, dziękują nam jeszcze raz i przychodzą i też pytają,
pytają, kiedy będzie kolejny, więc to nie jest tak, że ludzie są tutaj przypadkowo, jednorazowo, tylko jednak mamy już taką naszą stałą publiczność, co jest naprawdę czymś bardzo wyjątkowym. Ale też ten koncert jest dowodem na to, że Chopin żyje w nas. Chopin żyje i nie umrze, to na pewno, i cieszymy się, że również wśród ludzi, wśród publiczności, którzy no nie mają na co dzień do czynienia z muzyką klasyczną, nie chodzą regularnie na koncerty do filharmonii czy do opery, czy nie mają takiej, takiej możliwości, że mimo wszystko takie osoby chętnie przychodzą na nasz koncert i jakby no dla nich tutaj jesteśmy. Czego się życzy artystom przed takim koncertem? No pianistom życzy się połamania palców, tak.